dwa lata temu sobie wymarzyłem, że trzeba wydać taki album zupełnie ekstra, wydanie zrobić luksusowe, gdzie podsumujemy całą twórczość Beksińskiego. Bierzemy do ręki, patrzymy, to co widzimy jest tak bogate artystycznie, że nie sposób się z tym rozstawać. To jest konsekwencja prawie ćwierćwiecza. To 20 parę lat, gdy zaczęliśmy współpracę z Beksińskim i z Muzeum Historycznym. I to jest pewne podsumowanie wszystkich albumów, które wydaliśmy. To jest 512 stron, to jest 530 fotografii dzieł w dużym formacie. Myśmy podzielili to na rozdziały, żeby nie znużyć ani zbyt długim, męczącym tekstem czytelnika, ani tego, który będzie oglądał. Pojawia się spora grupa obrazów nigdy do tej pory nie reprodukowanych. Trzymamy się pewnego układu chronologicznego. To porządkuje nam wszystko, ale więcej zależało mi bardzo, żeby ten album pokazywał, jak ta twórczość dojrzewała, jak uzyskiwała swoje najwyższe szlify, jak od ryzykanckich, wczesnych obrazów artysta dojrzewa do właściwie do takich arcydzieł malarstwa współczesnego. Wartością dodaną jest wstęp Wiesława Ochmana. Wiesław Ochman przyjaźnił się przez wiele lat ze Zdzisławem Beksińskim i napisał bardzo osobisty tekst, który przybliża nam i postać Beksińskiego, i to jego człowieczeństwo, jego charakter. Część Wiesława Ochmana to jest takie osobiste wspomnienie. Potem wprowadzam jakby w głąb tej sztuki, ja szukam w tej sztuce jakichś określeń słownych, które pomogą zbliżyć do tego malarstwa. Jeden z rozdziałów jest dokładnie rozdziałem, który napisał wyłącznie Beksiński. I to napisał wyłącznie dla siebie samego. To były jego notatki podczas tworzenia obrazu. Beksiński znakomicie mieści się w tej kategorii książek luksusowych, których w Polsce wydaje się bardzo mało. Dla miłośników sztuki, w tym miłośników sztuki Beksińskiego, oglądanie tego albumu sprawia niezwykłą frajdę. Zawsze jest marzenie, żeby album był najbliższy autentycznemu dziełu sztuki. Wydaje mi się, że to jest najlepszy z wszystkich albumów, jakie się pojawiły na rynku.